Oj, wiadomo, i zawsze wszystko. Tu nic wiem. Lewo, w lewo, w lewo, w lewo, w lewo. Takie fajnie, zwykła podajesz, tak? O, wieterek. Teraz wichar mi w tym momencie. Jak będzie woda, to ja... Jest. Nie, nie, nie. Nie wiem, witajcie, witajcie! Już idę do was. Czas się wypełnił. Wybiła godzina. Ostatnia godzina. Zwycięstwa bądź klęski. Laudetur Jezus Chrystus! Widać pod chrześcijanin. Grüß Gott! Dzień dobry! Witam was jako gospodarz ziem tutejszych, czyli zakonu szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jeruzalem. Ja jest Johann von Alzheimer. Co to ja mówię? No właśnie, no właśnie. Przypomniało mi się. Kontur domowy Gniewskiego Zamczyska, wespół z 60 kopijnikami z Longobardii, mieszczonami gniewskimi, stanęliśmy tutaj w potędze swojej, aby stanąć przy tobie, wielki mistrzu. Tak jest. Brawa dla wielkiego mistrza. No. W końcu on tutaj rządzi. Coś mi jednak mówi, że krótkie to mogą być rządy, a i jak Bóg da, to i jutro rządy to się skończą. Witam cię, doktorze. Co to za doktor, jak nie leczy, ale miło mi ciebie tutaj, bracie zakonny, witać. Ja się zwę Jędrzej. No i cóż, będę dzisiaj starał się was przekonać, że to po stronie Unii Polsko-Litewskiej prawo stoi i po stronie naszej słuszności. Słabo coś, słabo słychać. To przez żółty mikrofon on ściąga promienie słoneczne. Muchi. No i tak. Karaluchi. Drodzy rekonstruktorzy, w trosce o wasze zdrowie i bezpieczeństwo dziś zdecydowaliśmy się rzucać jedynie suchymi żartami, tak żeby nie idzie. Nie zbliżaj się do mnie w ogóle. Dobrze, chorągwie w pole, bo zaczynamy. Czy wszyscy już są? Rozejrzyjmy się. Tu trochę takich, ale chyba możemy powoli zaczynać. Macie złe okulary. Bardzo dobre. Jesteśmy gotowi? Chyba jesteśmy gotowi. Patrzę jeszcze na lożę. Królu, wielki mistrzu, panie marszałku, gotowi? Panie dyrektorze, panie wójcie, chyba możemy zaczynać. To poprosimy o jakąś delikatną muzyczkę w tle. A my cóż, spotykając się na kolejnej już inscenizacji Bitwy pod Grunwaldem, witamy was wszyscy, droga gawiedzi zgromadzona, wy, czcigodni rekonstruktorzy, piękni rycerze, nadobne damy. Wy o sercach szlachetnych, prawych, dobrych, tych, którzy chcecie obejrzeć to zacne widowisko. Wici grunwaldzkie to nieodłączna część naszych zmagań i naszej inscenizacji. To czas, kiedy my, rekonstruktorzy, sami się witamy, a wam, drodzy zgromadzeni goście, widzowie nasi, chcemy opowiedzieć, kim my w ogóle jesteśmy i o co tutaj chodzi. Wici piękne, wici spokojne, jak te ziemie, dopóki nie najechały was i nas, zdradzieckie wojska. To ty mów, co kazano ci mówić. Mówię, co kazano mi mówić, moi drodzy. Tutaj w historyczny sposób już się jako gospodarze przedstawiliśmy, ale teraz czas spojrzeć tych, bez których w
tak byśmy być nie mogli, czyli gospodarza tych ziem, więc przyklaśnijcie wraz ze mną, bo jest z nami marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, Marcin Kuciński. Wielkie brawa! A ja już kroczę, albowiem będę prosił o głos. Dnia 13 lipca roku pańskiego 2024 na pola Grunwaldu szlachetni rycerze polscy, litewscy i inni z nami sprzymierzeni oraz najemni wojownicy zetrą się na ubitej ziemi z wojskami zakonu krzyżackiego. Złamiemy krzyżacką pychę i obrócimy w proch ich potęgę. A dzień on zapisany będzie w annałach jako ten, który powsze czasy przyniósł chwałę koronie i orężu polskiemu. Przeto wzywamy lud Warmii, Mazur i Powiśla, jakże także tych, co nawiedzili te strony przejazdem na bitwę śmiertelną pod Grunwald. Kto żyw i chówce polskie do boju zagrzewać gotów, niechaj porzuci zajęcia wszelakie i przybywa na 3 godziny po tym, kiedy słońce w najwyższym punkcie stać będzie. A zali wcześniej być może, ażeby Bogurodzice przed bitwą opiekę prosić dla rycerzy naszych. Niechaj ich kopie i miecze, których to nam nie braknie, odwiecznym wrogom naszym, bezczelnikom onym, z czarnymi krzyżami na płaszczach, co postrach między biednym ludem sieją, niczym ubłagać się nie dają, ani do pokoju nakłonić sprawiedliwą i srogą zapłatę wymierzyć mogli. Gawieć to Grunwald ochotna nawiedzić, zwycięstwo Rzeczpospolitej nad krzyżacką potęgą wnukiem swym głosić będzie. A i na kilka dni przed bitwą uciech i atrakcji wszelkich nie zabraknie. Wtedy przybywajcie ku nami gromadnie. Pola dla rumaków, wozów i zaprzęgów waszych wystarczy. Obaczcie, gdzie rycerze oręż gotowić będą, gdzie obozami stać i jak mieczeć robić i mieczem robić przybyłym pokazać nie posądzą. Sztuki łuczniczej, tańców i śpiewów, co duszę radują, takoż w dostatku pod Grunwaldem znajdziecie. Pośpieszajcie zatem, mili goście, na dni Grunwaldu, rycerstwu naszemu serca atenować. Wielkie brawa dla pana marszałka. Marszałek województwa warmińsko-mazurskiego. Dziękujemy. A ja pragnę powitać przewodniczącego Rady Fundacji Grunwald Henryka Kacprzyka. Witam serdecznie, jak od 30 lat już, bo tyle lat minęło współpracy naszej z obecnym tutaj mistrzem. Witam serdecznie wszystkich i marzę o tym, żebyście wyjechali stąd usatysfakcjonowani, zadowoleni z tego, co żeśmy byli w stanie zrobić. Bracia moi, czcigodni chrześcijanie, serce moje dziś boleje, ale patrzę jasnym wzrokiem w przyszłość. Boleje me serce, albowiem już patrzy, widzę wzrok twój, bazyliszka. Boleje me serce, albowiem wielka nieprawość jest zakonu owego. Lat wiele cierpliwość naszą nadwyrężała, aż wreszcie przelała się czara goryczy. Ale patrzę, jako rzekłem, z wielką przyszłością, radością, nadzieją i pewnością zwycięstwa, albowiem chówce swe widzę i oglądam wielkimi i wspaniałymi. Lud dorodny, mądry i czekający lepszej i sprawiedliwszej przyszłości niż wasze rządy. Witajcie, bracia moi, umiłowani poddani, z Podola, z Małopolski, z Wielkopolski, z Mazowsza, z moim... z umiłowanym sojusznikiem, moim księciem Januszem, którego wprawdzie nie widzę, ale wiem, że jest tutaj. Tu jeszcze? Dla ciebie już krótko, pachołku. Powiem krótko, jeżeli Jądruś kocha ciebie... Zwycięstwo będzie nasze, albowiem sprawiedliwość jest po naszej stronie i niebo zapłakało już nad wami, czego dobitne mamy dowody na tych oto grunwaldzkich polach. Trzymaj przeto ten oto gadający guzdygan słoneczny, niczym słońce świecące na Podolu, drogi człeku.
Jędruś, kochasz swojego króla? Jędruś, kochasz swojego króla? Całym sercem. A proszę. Dlaczego on żadnej niewiasty nie wspomniał, kiedy zrobił swój wywód? To jest podejrzane. Ja powiem tak, siły wielkie się zbierają wtedy i przyklaśnijcie temu, który brata swego, Władysława Jagiełłę, przyszedł wspomóc. Moi drodzy, wielki książę litewski Witold, Donatas Mazurkiewicz, wielkie brawa, książę Witold! No i rodzina w komplecie. To nie jest nepotyzm. Nie. Brangus Lenkai, Lietuviai, Mozūrai, Prūsai, visos tautos, kurios nugalėjote mūsų ilgametį priešą Vokiečių ordiną. Mes, sąjungininkai, visada galime daugiau, negu visi atskirai po vieną. Ir šiandien geopolitinė situacija rodo, kad mūsų buvimas kartu mums garantuoja saugią ateitį. Viva Polonija! Viva Grunwald! Viva Wielki Mistrz, który zaszczycił po wielkich panowie Ulrich von Jungingen! Mistrzu, nie wstawaj, nie ma po co. Po co się męczyć? Liebe Schwester und Bruder, herzlich willkommen. Powiem krótko, bo nie będę mówił długo. Chociaż jak chciałbym mówić długo, to będę mówił bardzo długo. Ile mamy czasu? Dwie godziny? Tak, tyle mamy. To powiem to, co chciałem powiedzieć w jednym tylko zdaniu i prawie że słowie. Prosieben. Prosieben! Prosieben! Wielkie brawa! Znaczy takie umiarkowane jednak. Umiarkowane... Jądruś, bo umieć mówić ze zrozumieniem, to jednak trzeba umieć. Trzeba po prostu... No, no, gadasz jak nakręcony, że się uczył cały rok i co? Człowiek w tym cieniu się zrelaksował tutaj, także jest nieźle. No i cóż, moi drodzy, kolejna z naszych postaci. Przyklaśnijcie temu, który dzierży pieczę na polach grunwaldzkich i opowiada przez rok cały w pocie i znoju, w śniegu i w deszczu i w słońcu po to, żeby szerzyć wiedzę na temat tego, jak to onegdaj walczono, jak ta bitwa wyglądała i ten kakanek oświaty niesie. Otóż z nami jest dyrektor Muzeum Pól Grunwaldzkich Szymon Drej! Wielkie brawa! Moi drodzy przyjaciele, zawsze byłem w stanie ze wzruszenia wydukać tutaj jedno kilka słów, ale dzisiaj to się zmieni. Oto ja napisałem dla was i na waszą cześć wiersz, który właśnie odczytam. Gotowi? Dziś ja, niby truwer za talarów parę, wyśpiewam wam swą pieśń, skromną, choć szytą na miarę. Witajcie damy, witaj nam królowo! Choć cześć oddaję wszystkim białogłowom. Bądźcie puklerzem dla serc swych rycerzy. Miłość, najlepsza ochrona, kto do boju bierze. Ten wie, że wybranka jego, ta luba Bogdanka, lepsza na odwagę niźli wina szklanka. Witajcie rycerze! Znacie swą robotę. Wy mieczem lepiej bijecie niż Hefajstos młotem. Wstyd by mi było do boju zagrzewać tak dzielnych mężów. Gdzie mi o tym śpiewać? Wszak kwiat rycerstwa widzę tutaj w koło. Witam was raz jeszcze, kornie chyląc czoło. Proszę bardzo. Tak. No od tyłu czytał. No. Wielkie brawa, wielkie brawa. Ja już idę tam, no i lecimy dalej. Może zejść do tej klimatyzowanej sali. Jak wam ludzie, dobrze? Bo on was nikt by na tak nie powiedział, tych, którzy siedzą na tych nożach, na tych jedwabiach włoskich, wyściołanych. Nic wam nie wchodzi? Czy wchodzi? No, to tak czy nie, no. Nie ma z nimi łączności. Nie ma. Potracili kontakt. Ale cóż, moi drodzy, zaczynamy przedstawienie naszych chorągwi, których jest bez mała wiele.
Na pewno więcej niż trzy, ale do tylu mnie nie ma. Żaden nie służy jak wiele. Żaden. Nieprawda. Wiele z nich jest. Wtedy i zacznijmy od strony mojej, tej dobrej, prawdziwej, Polska i Litwa. Moi drodzy, król nasz Władysław Jagiełło, a dla przyjaciół Tomasz Konopka przyprowadził ze sobą tak wiele licznych chorągwi. Przeto i jako pierwsze przyklaśnijmy tym, którzy będą konno jeździć, czyli chorągwie konne dowodzone przez Andrzeja Mrozińskiego, herbu Jelita. Wielkie brawa dla polskich chorągwi konnych. Chwała. A ja tylko powiem jedno. To, co powiem, to zatchnie was w piersiach. A bowiem zobaczycie teraz las niczym dębowy, stojący przed wami, potężne piersi, wspaniałe twarze rzeźbione wiatrem. Odejdź ode mnie, dziewczyno. Zimo to ja. Ty na tym brzydka jesteś. Wiarę tu przemawia. W tej Polsce na tym brzydkim gębie. Chorągiem wielkiego mistrza Jarosław Struczyński, jego chorągie konne, dowodzone przez Jeremiasza von Kropie. Słyszycie to? Tak to się niesie. Tentent koni słychać. Tentent. Dlatego ja wzywam teraz do przedstawienia się dowódcę najbitniejszej, najliczniejszej chorągwi, która pod Gonfalonem, czyli główną chorągwią Królestwa Polskiego staje, czyli wielka chorągiew w ziemi krakowskiej i lwowskiej. Jej dowódca Przemysław Rej z tych rejów. Czy wszyscy macie takie ciśnienie na gadanie? Tak. Tak widać. Czuć. Nie, jak nie przejdzie mi to przez mistrza. Ja mam podwójne, no? Królu schod! Jak ty wyglądasz? Złe znaki na niebie widziałem. Zastanów się, czy to ma sens. A już odwołajmy w tym roku, więc zastanówmy się. Na niebie rakiety francuskie latają. Żaby z góry lecą i deszcz. Dwa potopy już mieliśmy, a idzie trzeci. Człowieku, miej ty litość. Zrób coś z tym. Nie, no dobrze. No trudno. W deszczu będzie łatwiej ich ścinać. Potop przed nami, żebyście się w końcu umyli. OLP Kraków melduje się na pokładzie. Wielkie brawa! Chorągiew w ziemi krakowskiej i lwowskiej! I Przemysław Rej! A teraz chorągiew wielkiego mistrza dowiedziona przez znanego w całym świecie, wszechświecie, galaktyce Drogi Mlecznej, Przemysława Kamińskiego! Tak ty! Wielki mistrz, na czele twych największych, 16 i do najlepiej uzbrojonych dobrowolnych chorągwi, oczywiście zwyciężymy tą swoją polską, która śmie mówić, że jest chrześcijańska. No pewnie, też tak myślałem. Oczywiście pójdziemy z jednym hasłem na czele, czyli Ein Fass, jesteś w gewaszy, chat! Ej, spokój, i tak tego nie rozumiem. Mi się nie uczył w ogóle nic. Ale przyklasnąć im możemy. Chorągiew wielkiego mistrza! Zobaczcie, jakie to wojsko skromne, ale jakże ma posępne oblicza. Dobrze umyte, dobrze odżywione. No i cóż. Teraz, jak już mamy księcia naszego Witolda, to i powitajmy jego chorągwie, wielkiego księcia Witolda, jednakim znakiem pogoni, czyli rycerza w skoku na koniu opatrzone, Karolis Jankałas. Wielkie brawa dla chorągwi wielkiego księcia Witolda! Tam na loży powiewa tenże jeździec w skoku. Ruhe! Chorągiew rycerzy nadreńskich i z Niemiec, Igor Alagierski! Zobyt us!
nie ma to jak udana. Wielki mistrzu. Królu. Rycerze na tej syty razem dotrzeć zdołali. Poprzez suszę, poprzez deszcz dotarliśmy do ciebie. Najwspanialsi, najpiękniejsi, najbitniejsi z was wszystkich przybyli tutaj, by pokazać, czym jesteśmy i na pewno życzymy naszych pięciu dla was. Dziękuję. Ale mają strasznie mikre konie. Królu, nie bójmy się, naprawdę. Dlaczego ty mówisz do mojego mikrofonu? Niewielkość, niewielkość, niewielkość. Ale wiem, wiem, ty się identyfikujesz. Jędrek, coś mi się wydaje, że ty to, co pijesz, to masz w tych okularach wsadzone, dedenka. Tak było, no, tak było. Nie myl mojego mikrofonu. Bardzo przepraszam. Taką depresję. Często się zdarza. No ale cóż, teraz przed nami chorągiew z środkowych terenów naszego polskiego królestwa, czyli chorągiew ziemi łęczyckiej na czele z hetmanem kapituły rycerstwa polskiego, panem Michałem Wojtysiakiem. Wielkie brawa! Panem. Zacny królu, złoty ty nasz, wielki mistrzu, srebrny ty nasz. Ja tutaj zasięgłem rady uczonych w piśmie i prawie. I przed tym, co nas tutaj będzie spotykało, namówić was chciałem do mediacji, jak mawiał Paweł Włodkowicz, mistrz prawa, co naszemu królowi służy. I co tobie, mistrzu, wiele grzywien urwie, a może i brodę. Zatem zapytuję się was, panowie, czy na mediację zgodnie z papieskim okiem i przyrzeczeniem podejmujecie się, czy będziecie też w spór bitewny wchodzić? Bo my, lochy błęczycy, dla was mamy, wielki mistrzu, tak się wie oczywiście z wygoda. Jaka jest decyzja, wielki mistrzu i królu? Będziecie mediację podejmować, czy też nie? I ty myślisz, jak ty będziesz tak ściągał? O! Widzę, że za puchary się przywódcy nasi wzięli. Zatem lochy czekać będą wielkiego mistrza, a także Przemysława, żeby kamienne były to kamyka także i wszystkich dostojników zakonu. Ale przed tym jeszcze chciałem w imieniu kapituły rycerstwa polskiego i konwentu złożyć największe uszanowania, zatem proszę proszę do mnie marszałka kapituły Marka Majeckiego, namiestnika Prus Tomasza Maleckiego, miecznika kapituły i namiestnika Gdańska, Pomorza Gdańskiego, Stanisława Kule, namiestnika Mazowieckiego, Dorotę Rosińską, a także naszego skrybę Piotra Durandira. I chyba więcej członków konwentu nie ma tutaj. Więcej członków nie widzę. W związku z tym, chorążego naszego, który jest jednocześnie chorążem leczyckim, chorążego kapituły Tomasza Jóźwiaka. I najważniejszą osobę, która niesie coś ważnego, wiedziałem, że coś kogoś zapomnę, nie powinienem. Kanclerza, który tą wiedzę czynił z tymi prawnikami wstrętnymi, miłymi i dobrymi, na mediację mnie namawiał. Diego, czyli Marcina Owczarczyka. Kłaniamy się królu i wielki mistrzu i składamy w imieniu kapituły życzenia owocnych potyczek. A wszystkim rekonstruktorom wspaniałej, dobrej inscenizacji i oraz miłych i wspaniałych dni, oby burzy nie było i oby wszystko nam wyschło. Dziękuję bardzo, ale tu jeszcze wiem, że chłopstwo Jakobeś tutaj jakiś dar niesie, a nie wiem, czy to dar, coś tu, to, co, co to jest? Kura! Mówcie, po co tą kurę żeście przynieśli tutaj? Królu! Rzemoźmieszku! Zastał tuzin kur w moim kurniku. Jako, że... Potwierdzam. Z rana, pierwsze co robię, to muszę sprawdzić, jaki jest ich stan. I znaleźliśmy oto, tego szpiega krzyżackiego. Czarny! Czarny i biały! Składa jajka z krzyżem. Gdzie? Niestety zjedzone. Albo głód w Polsce, głód. Te potopy spowodowały, że byliśmy głodni. Ale my cię nie zjemy. Król, zdecydowaliśmy się przesłuchać tego szpiega. Powiedział tylko, że coś.
On powiedział, że jest koniem wielkiego mistrza. Ja go dziś widziałem na nim na polu. A, już w Kropierzu, faktycznie, już w Kropierzu, to jest to. My go, królu, przesłuchamy jeszcze w Łęczyckich kazamatach i tam wyciągniemy z niego wszystko. I to koko królewiec czy koko koń, to wszystko będziemy wiedzieli. Zatem, królu, wielki mistrzu, poznamy prawdę. Żegnamy. Wielkie brawa. Wielkie brawa. Nie ma tak, jak ludzie ze wsi. O, jest to. Żegnajcie, wiśniacy. Piękne, piękne, bo i co? Wy żadnych działań nie ma. Nie, no król jest taki cwany, bo wziął sobie mikrofon, a wielki miś nie mógł się odbyć, a on zęby ma. Powiem, on nie tylko jest szlachetny z rysów swojego pięknego ciała, ale również ze swojej gadki jest gładki. Dobra! Chrągiew biskupstwa pomezeńskiego, Marcin Tybiński, diabeł! Gdzie on jest? Przyleciał. Wielki mistrzu, chorągiew pomezańska, stawiła się. Chłop porządny niewiele musi gadać. To jest to piękne. Ja nie wiedziałem, że mamy konkurs. No i co? I co? Ja odpowiem na to pół godziny. Odpowiem z wielkiego kalibru, bowiem teraz chorągiew, którą umiłował sobie w sposób szczególny nasz jeszcze nam panujący król, bowiem on ponoć lubi chadzać do chorągwi mazowieckiej, gdzie zacny książę Janusz przybywa, który człowiekiem jest ponoć dobrym, szlachetnym i wesprze stronę polską i naszą słuszną sprawę, że ja w tym roku mam wielką przyjemność razem z nimi kroczyć do boju krok w krok, który za wami postępuje, a wy wszyscy przyklaśnijcie tej oto pięknej, wspaniałej, dostojnej chorągwi mazowieckiej księcia Janusza! Wielkie brawa! Jezuski! Królu, przemawiam jako wysłanki księcia mazowieckiego Janusza Grunwaldu, który właśnie zażywa kąpieli w wodach zimnych, geotermalnych chorągwi mazowieckiej. Wysłanie tylko wysłannika, aby przekazać tobie i tobie również, wielki mistrzu, parę słów. Król nasz i panie, ty panując od lat wielu ojcem byłeś na Mazowsza. My wiemy, że słuszność jest po twojej stronie. Znaki mówiły to z nieba, dlatego że w środową noc, niczym w Jerozolimie przy wyborze Gofreda de Bouillon na władcę Jerozolimy, tak i w chorągwi mazowieckiej znaki były czynione. Piorun wielki uderzył z nieba i odpalił gromnicę, która w namiocie właśnie twoim, królu, była. Co znaczy, że Bóg jest po twojej stronie. Mam jeszcze, królu, dla ciebie przybiegł do nas niedawno poseł od pewnego będzińskiego watażki, który właśnie strzeże południowych granic Rzeczpospolitej. I mam ten list dla ciebie. Posłańca bym prosił jakiegoś, bo tam będę... Królu, za chwilę do ciebie podejdę, a jeszcze mam parę słów do wielkiego mistrza. Wielki mistrzu, ile to... O, dziękuję bardzo. Ile toż to pogan na tym świecie chodzi? Dużo, nie? Toś ty się akurat na chrześcijańską Litwę musiał wziąć? Nieładnie. Urlyku, choć ludzi masz kupę, nic ty nam nie zrobisz, pocałuj nas. Bitwę skończysz wielkim zgonem, to i będzie twoim tronem. Czekaj, człowieku, dziękuję ci pięknie, posłańcze. Rzeknę ci tylko, że znam słowa mojego wiernego sojusznika i księcia Janusza, bowiem ciągle słyszę taki głos wewnętrzny, jakby do mnie przemawiał i słowa te na pewno wypłynęły z ust jego. Niechaj w takim razie Mazowsze do boju dzielnie staje. Mazowsze! Mazowsze!
jeszcze mogę coś powiedzieć? Oczywiście. Patrzcie tu, wieśniaku, tu. Tu, gdzie? Weź te okulary z nich, chłopaku, w lewo. Które tutaj lewo. Z tego, co tu wysłuchałem, tą poezję na poziomie ogień od piwnicy naszego zamku, to mogę powiedzieć tylko jedno. Wy naprawdę jesteście wszyscy Januszami. Wzywam na ten plac chorągiew zakonu prowadzona przez wielkiego marszałka Fryderyka Wallenrola, którą prowadzi zasłużony, jakże przystojny Paweł Drobik! Wielki mistrzu, oglądaliśmy tu wielkie kabarety strony Polski. Widziałeś, jak oni podchodzą do walki. No myśmy się akurat nie uśmieli, ale skoro oni się boją wody, skoro boją się płonących gołębi na niebie, to do czego oni startują? Jeszcze nie widzieli naszych wojsk. Myślę, że tak, to mają najbliżej. Myślę, że mocno są przerażeni. Chorągiew krakowska ma duże wątpliwości. To jest dla nas bardzo dobry znak. Wiesz, muszę powiedzieć, że oni po raz pierwszy to ja widzą. To wiesz, ja duszę, to... Zawsze ta dziura. No właśnie. No i co? No zobaczymy, zobaczymy jeszcze do jutra. No ale to przyklaśnijmy im. A ja wzywam w to miejsce tych, którzy będą gonili i pogonią ich, czyli chorągiew gończa prowadzona przez Stanisława Kulę i wielkie brawa gończa! Sakula, sakularum. Panie mój, przyjaciel mój Paweł Drabik, słowa rzekł prawdy, ale chyba mówił o sobie, naszych polskich sił nie widział. Nie wie, być może, że nasze czujki z gończej otoczyły wszystkie obozy krzyżackie i patrolują. Wycinają tabory wszystkich, którzy zapomnieli dotrzeć. A ty, Przemysławie, nie bój się. Staniemy u twego boku, pokonamy. Królu, jesteśmy na twoje wezwanie. Chwała im! Chwała! 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 Ja widzę przez Herolda Krzyżackiego, tutaj zaczyna strach przemawiać, no ale... Jaj, strach! Wzywam chorągiew księcia leśniskiego Konrada Białego, którą prowadzi chłop śląski, szeroki w barach w Dupie Wąskiej, Paweł Macherak! O! Do żółtego! Do żółtego kazał on im przemawiać. Wielki mistrzu, królu, przybywam na te pola z najprzedniejszym rycerstwem śląskim, aby wesprzeć tą sprawiedliwą walkę. Ale że tą gronicę to tam też żeśmy widzieli. To jest rychły znak pogrzebów, jakie będą musieli po stronie polskiej wyprawiać. A że na Śląsku ludzie nie dość, że do roboty wprawieni, ale i uczeni, zechcieście się, panie, i wy, królu, i wy, wielki bracie królewski, słuchać włóczone słowa brata opata z Lubiąża. W imię pańskie, amen. Jako że upływ czasu i następstwo pokoleń zaciemnia pamięć i mroki ją oddala, przeto istotnym jest, by świadectwem pisanym szacunek okazać tym, którzy czynili rzeczy prawe i ważne. I choć nie jeden w przódy swe oblicze zwraca ku doczesnym korzyściom, jego tylko szczęściu, to tylko ten, komu pilne są sprawy jego ojczyzny i współtowarzyszy, na chwałę pomienioną zasługuje. A oto i my, w blasku naszego księcia i znakomitego rycerstwa, które w niejednej stronie doznaje nobilitacji, stawiamy się na wezwanie przed tobą, wielki mistrzu, hołd zanosząc. Po kniejach i dąbrowach, po gościńcach, wsiach, miasteczkach, małych i wielkich zamkach wieść się o tym niosła, bo witano nas wszędy gromkim: hej, Śląsk!
Nie jeden wspomniał gościny u nas i to, że tylko u nas tak bawi się dwór, ale i wojska zaciekle umieją swych dziedzin bronić. Oto Chorągiew Śląska staje i otwiera oczy niedowiarkom, a onym gestem odpowiada żywotnym sprawom również tej dziedziny, tak jak czynili to nasi ojcowie, dziadowie, a tak oj dalsi pradziadowie, których pamięci i wiary świętej strzec będzie, gdy tak pragnie czas, orężnie i konceptem sycąc pamięć ono. Szacunek mając dla naszych pobratymców, a tak oj przeciwników. Stosowne słowa wszem przekazując, pozdrawiamy Cię, wielki mistrzu, i trwać przy Tobie obiecujemy. A Wam, mości królu i kniaziu, choć żeście nasze wrogi serdeczne, to my nie byle jakie łachudry i nasz skromny, choć przesławny Śląsk pokłon składaj godności nie odmówi. Choć żeście sąd nad nami wydali, to wiedzcie i że sądy sądami, ale sprawiedliwość będzie po naszej stronie. Raczcie więc przyjąć nasz hołd jako dla przeciwnika prawego i wielkiego, który nie obrzuca obelgami z koni, a staje mężnie i Bogu oddaje wynik potyczki, która niech sprawiedliwie i zasłużenie splendorami nas obdarzy. Wielkiemu mistrzowi powierzamy ten dokument spisany i dany na polach Grunwaldu w dzień świętego Bonifacego roku pańskiego 2024, gdzie zebrali się wszyscy, którzy chwalą Pana i tylko nieliczni, którzy nie znają Śląska. Hej Śląsk! Hej Śląsk! Hej Śląsk! Tyle się nagadali, że rycerza to zwykli kibole. Dziękujemy, dziękujemy, dziękujemy. Czas antenowy zakończony. No i cóż, wzywam teraz wolę. Chorągiew, do której moje serce się rwie. Chorągiew, która mym domem drugim jest, czyli Chorągiew ziemi podolskiej, prowadzona przez Krzysztofa Boronia, jedynego, za którym mogę pójść. Czyli Chorągiew Mandżuska. Chwała! Chwała! Jak wysoko świeci słońce? Tak wysoko, tak wysoko, tak wysoko! Tak, tak, właśnie, tak wysoko. Czyli naziści po naszej stronie. Królu, ja nie będę się bawił tu w jakieś pokazy, przegadywanie się. Przybyliśmy z najdalszych terenów polskich, zebraliśmy najmężniejszych wojowników, płynęliśmy, jeździechaliśmy na naszych kałmuckich koniczkach, żeby dotrzeć tutaj. Barki, wiedzieliśmy, że krzyżacy niczym mrok sprowadzili burzę, a my sprowadziliśmy słońce, żeby jaśniało tak jak jaśnieje Królestwo Polskie, a jutro pokażemy, co znaczy siła i damy z siebie wszystko, żeby pokazać, że jesteśmy niezwyciężeni, a krzyżacy zostaną rozbici w pył. Królu, masz nasze miecze i nasze mocarne ramiona, a krzyżacy... Za krzyżacy, za krzyżacy! Mają wszystko! Ha! To nie napis na Chorągiew w ziemi podolskiej! I Krzysztof Bor! Jak wysoko świeci tak, tak wysoko, tak wysoko, tak wysoko! Ja myślę, królu, że już dzisiaj musimy niczego lękać. Jeszcze mam za nadrzu parę, ale już z tymi byśmy sobie poradzili. O nie! Bo jeszcze nie poznaliście kolejnej pięknej chorągwi, która po stronie zakonu stanęła. Wzywam na plac chorągiew Kazimierza księcia szczecińskiego pod dowództwem Marcina Twarowskiego. Jakie ładne blaski! Bo odgruje! Analista jest! Gdzie macie tą magiczną buławę? Już biegnę, lecę, bo to nie przyjdzie z kudarca. Wielki mistrzu, stajemy przed tobą jak co roku. Na nieboskłonach wznosił się nasz gryf zachodniopomorski jako dobry omen, a wszyscy to wzięli za jakieś gołębie płonące. My, jak przystało na gryfitu, wydarzamy się w błocie,
na polu walki, gdzie leżeć będą nasi wrogowie, jak i nasz gryf się darza w błocie, bo zwierz dziki jest. Dodatkowo, kiedy przelatywał tam, hen na nieboskłonie, nad naszym obozem, dla ciebie na znak zwycięstwa, dwa złote jaja zgubił. I je tobie właśnie darowujemy na znak wiktorii, by kolejne pokolenia gryfitów się z tego wykluły, żebyśmy mogli stawać hyżo. A żeby uczcić też nasze zwycięstwo dzisiejsze, jutrzejsze, dzisiaj już zwyciężyliśmy, ale moralnie, to do tego zapewniamy ci wszelką rozrywkę tego wieczoru, gdzie będziesz mógł pląsać, ile tylko sił w nogach stanie. Dziękujemy ci, mistrzu, a wam nic mam do powiedzenia. Ja za to mam ci do powiedzenia, Krzyżyku, że chyba jaja sobie robić. No ja właśnie trochę się lękam, bo zauważyłem, że mistrz ma naprawdę wielkie jaja. Naprawdę. Dobrze miał. Wreszcie! Spójrzcie na minę Jagiełły. Spojrzał mi spokojnie. To od tego ogiera, którego moi poddani z koszyka wyciągali. Od tego, dokładnie. O kurde! No i cóż, ja wzywam w pole drugą z dzielnych i bitnych chorągwi mazowieckich, chorągiew mazowiecka, księcia Siemowita, kolejny z braci. Mazowskie! To Grzegorz Gresią prowadzi! Brawo, malowsze! Królu, poczty rycerskie Mazowsza pod chorągwią Siemowita są na twojej rozprawie. Wasza miłość, wszyscy przychodzą tu z pozdrowieniami dla jego wysokości króla, dla jego dostojności wielkiego mistrza. My, chorągiew mazowiecka księcia Siemowita, pragniemy powitać na tym polu i uhonorować jeszcze jedną, bardzo ważną postać, bez której dzień jutrzejszy nie byłby tym, co znamy. Wielkiego księcia Litwy, Witoldasa Chrystutajtisa. Everyone is bringing here their greetings to His Majesty the King or to the Grand Master. We, the Mazovian banner of Duke Siemowit, want to greet, welcome and honor another important person. Wie ist es Königreichste? Wie kommt der Kekemaster, wie klappt der Tradition? Jung Eile, wie geht der Raja Dovana? Na, o Mazovijos kunigaikštystė mūsų vėliava nusprendė jau antrus metus iš eilės dovaną simbolinę įteikti ir jums. May this humble gift be a token of our gratitude. Lai šita kukli dovanėlė būna simbolis, kuris simbolizuoja mūsų dėkingumą jums. We thank you, your army, and your whole nation, that you are our allies then. Mes esam dėkingi jums ir jūsų armijai, kad esate mūsų sąjungininkai, buvote mūsų sąjungininkai tada ir... And we thank you that you are our ally now. Ir sakome labai didelį ačiū, kad esate mūsų sąjungininkai ir šiandien. When we are together, we will always win. Kaip jūs sakėt savo kalboje, kuomet mes esam kartu, mes visą laiką laimim. Viva Mazovija! Viva! Viva Mazovija, viva Litva, viva cała Rzeczypospolita! Thank you from the mountain. I feel trained to you. Rzeknij coś! Najjaśniejszy panie, księciu Witoldzie, wielki mistrzu, dostojni goście, rycerze, damy, jest wśród nas jeszcze jedna osoba, która zasługuje na wyróżnienie i to przez nas naprawdę na duże wyróżnienie. Ja, skromny rycerz, przyboczny króla, chciałem wyróżnić Krzysia Góreckiego. Za całokształt i reżyserię chciałem ci wręczyć małą pamiątkę. Jaki piękny z kapelusza wyciągnąłeś. Wiwat Krzysztof! Wiwat Krzysztof!
na plac wzywam! Chorągiew świętego Jerzego! Wiedzionego przez wyjątkowego gościa, który pali tylko mocne faje. Maciej von Rail! Pewnie będzie, nie, nie, od niego śmierdzi. Ale Grossmeister! Chorągiew świętego Jerzego, skupiające gości zakonu, kwiat rycerstwa z całej Europy. Bardzo się dobrze. I tą wiadomość najważniejszą mam ci do przekazania. Twoi goście są szczęśliwi, po twojej stronie stanu. Niestety założony wczoraj akwapark wysechł. Będzie nowy! Zbudujemy za tak będzie, panie. Ja wolę, majster. Nie śpij tam, ty. Jak cię tam znowu? Przepraszam, bo ja mam partię na szkło, a na żywca lecimy, także... To widzę, że też szkło ci odgraniczy cały światopogląd. No dobra, to wzywamy dalej. Ja teraz wzywam łuczników, którzy szyć będą swoimi strzałami, którzy zamiotą, pozamiatają te wasze oddziały. A łucznicy chorągwi Mikołaja Trąby z Wiślica i Jacek Świetlicki, dowódca. Jakie piękne trąby! Najjaśniejszy królu, melduję, że łucznicy z całej Polski i okolic staną jutro razem przy tobie do walki. I chciałem zapewnić, że możesz być równie spokojny o zwycięstwo, co tutaj nasz Maruszek, który zasnął przy tych pustych przechwałkach rzadkich. Jeszcze jedno też miałem sprostowanie co do słów tego kurzego szpiega pojmanego, ponieważ nie wszystko jest wierzchowcem, co wielki mistrz dosiądzie. Jaka piękna uroczystość. Rodziny z dziećmi przyjeżdżają. Można, można, a nie wy sami kawalerowie. Ja ci powiem, zanim oni wyszczelą, i to co wyszczelą doleci, to poromią ich żelazne drzewcówki, którymi dowodzić będzie chorągiew konturstwa i miasta Gdańska pod dowódcem Kamila Szprąca. Wielki mistrzu, jak co roku gdańszczanie przyszli tutaj w liczbie 300 mieszczan i marynarzy, którzy to bardziej zdatni są do bitwy morskiej, aniżeli lądowej. Ale ostatnie dwa dni pokazały, że jak najbardziej to na morzu się ten spektakl odbędzie. To, co krakowska, przepraszam, ORP Kraków nazwało tym szkwałem, tym wiatrem, tą nawałnicą, no muszę przyznać, że tak, powiało, chociaż my w Gdańsku mówimy, że wiatr zaczyna się dopiero wtedy, kiedy mewy zaczynają latać tyłem, tak przynajmniej komendant twierdzy Wisłoujście mówi, a ja tutaj żadnych mew nie widziałem. Królu, do ciebie zaś również mam kilka słów. Pamiętaj proszę, że brama do Rzeczypospolitej Wisłą wiedzie nie gdzie indziej, jedno przez Gdańsk. Także jeżeli chcesz zapewnić swemu królestwu i Litwie pomyślność w nadchodzących wiekach, pamiętaj o naszym Gdańsku i jakieś przywileje sypki. Dziękujemy ślicznie, mieszczan marynarzy na pole wprowadzimy i liczymy na równie piękną pogodę jak w ubiegłe dni. A ja ci chciałem dodać jeszcze i za gościnę. I za gościnę! Król powiedział, a ja? Ja! I za gościnę, i za gościnę. W twarzy królewskiej miarkuje, że po raz pierwszy dowiedział się, że jest taka rzeka jak Wisła. Być może, być może. Stawcie okrętów szykuje się potężne. No dobra, dawaj, gadaj. No to ja wzywam gildię kuglarzy przez Jerzego Duczkowskiego prowadzoną. Czy są? Są. Dziki to naród widzę. Chorągiew kolarzy. Wasza wysokość, wielki mistrzu, wielki książę litewski. Tak oto i my stawiliśmy się, by pełnić swą rolę i być. Ale od tego roku też moi ludzie wychodzą też dalej niż wśród łuczników i zbrojnych. Więc od tej pory chciałbym, aby upamiętnić też naszego przyjaciela, aby obóz zwał się obozem najemnym Iona.
No brawo! Brawo! Nie spać! O, widzę, pani prowadząca weszła łaskę po swoim polu. Wszyscy patrzą w inną stronę. Nie damy się! Nie damy się! Nie damy się! Tam tu prowadzimy! Mamy! Dobra! Dziękuję. Ruszajcie, będzie się zbawić po bitwie, kiedy już stanie się to, co stać się może, czyli wygramy. Teraz moja chorągiew, gniewska chorągiew, łucznicy chorągwi, kontustwa, zamkuj nas na gniew, pod dowództwem Marka Kunickiego! My zawsze jesteśmy na ciebie gotowi. A ten trąba, co tu stoi, widziałem z jakim oddziałem przyszedł. Wszystkich tu przyciągnął. Zobaczymy, przy stole w tobie stoi. No ale to ty sam poszedłeś. Dobrze, dziękuję. Reszta szuka pułapek na boju. Reszta już jest ostrojona. Reszta jest milczeniem. Dziękuję. Ten jeden ucznik będzie musiał używać łuku maszynowego, żeby udało mu się wystrzelać. Ja mam propozycję nierówno. Za mało was przyjechało. Artyleria, chorągwi, wójtostwo i miasto trzeba! Michał Trzęba! Witajcie, Tczelianie! A ty wytłumaczyłeś Polakom, co to artyleria jest? Najpierw jest wielkie światło, potem jest wielkie bum, a potem nie żyjecie. Tego tak nie zrozumieją. Wielki mistrzu, jak wiadomo, artyleria jest królową wojny. I my mamy też swoją królową, którą ci tu przyprowadziłem przed twoje oblicze. My damy znak do bitwy, reszta jest już w waszych rękach. Pięknie powiedziane! Nie potrzebuję. Masz jeszcze kogoś do przedstawiania? Oczywiście, że tak. Ponieważ można z nami spędzać czas na igrcach, harcach i bitwach, ale można też wybrać się na te przepiękne kramy, stragany, które z całej Europy tu zjechały, a po to, żebyśmy my mogli coś sobie pokupować, a i po to, żeby goście nasi, wy wszyscy szlachetni państwo też mogli zobaczyć, jakież to różne precjoza na kramach się znajdują. Wtedy i oklaśnijmy tych wszystkich, którzy w deszczu i w skwarze są, w swoich namiotach, handlują, no i są z pożytkiem dla nas, a jest to rzemieślnicza gildia handlowa prowadzona przez Mariusza Ecka. Brutusie, przeciwko nam. Nie, ja z wami, ja zawsze z wami, ze wszystkimi jesteśmy i zawsze będziemy. Witaj najjaśniejszy panie, witaj wielki mistrzu. Siema księciu Witoldzie. Pragniemy was zaprosić do nas na kramy w przeddzień tej wielkiej bitwy morskiej, która odbędzie się już jutro na tych polach! Chwała rycerzom i chwała łodziom! Witamy i zapraszamy do nas! Na polskich rycerzy 20% więcej! Na stragana. I tu się wyczerpały zapasy, widzę ze strony króla Jagieły. A ja jeszcze mam? No to proszę pan. Ale pewnie marzysz jakieś rozwodnione popuczyny jakieś. Zaraz zobaczysz, jak go zobaczysz, to będziesz spieprzał na sił w nogach. Chrągiew miasto Braniewa, Marek Wierzchowski! Chodź, Marek, chodź. Ile? Idziesz. Mam ci trzymać? Nie, ja się tym zajmę. To ja będę ci trzymał. Ja cię podtykał. Kto będzie mówił? Eure Eminenz, Hochmeister von Jungingen. Aus allen Ecken und Enden des Ordens, Landes und des Reiches haben sich Schützen versammelt, um für eure heilige Sache und für den Orden zu kämpfen. Kiedy szedłem dzisiaj krakowskim przedmieściem, mit Donner und Pulverdampf werden wir eine Bombenstimmung unter dem Feind verbreiten. Pumpe, das nur zerfetzte Körperteile und Blut und durchlöcherte Rüstungen auf dem Feld zurückbleiben.
auf dass der Feldscherer nicht mehr mit seiner Arbeit fertig wird. Gott mit uns! Myślę panu, nie przeszkadzali, proszę pana. Mi się zdaje, że coś tam mówił, że Pompen... A ty masz Pompen. Ale Teile zu Volkswagen są już u nas. Boże, jak wy nie umiecie po niemiecku, ja się nie mogę. Gut Volkswagen zwei Zylinder. Ale Volkswagami to się jeździ, nie? Jeździ się, Mercedesami, jeździ się. Kanistroje u nas niemieckie, niepite, nie? Tak, niczego się nadajecie. Justycja polowa, Jakub Seifer! Justycja opowiada się, zajmę się słuszną stroną, wszyscy nie wiadomo, za stroną zakonu Trzynackiego. A czytać dalej? Poza Maksymą Orną, Muzajn uważa, że racja musi być zawsze po naszej jedynej słusznej stronie, czyli już wiemy, jaki będzie wynik bitwy. Ale rzeczywiście, wielki mistrzu, królu, wyglądasz nieco inaczej niż zwykle. Chcieliśmy tylko powiedzieć, że przybyliśmy tutaj prosto z Kultury Kucholskiej, aby pilnować porządku, żeby te wojska plugawych Polaków wiedziały, gdzie ich miejsce i przestrzegały zasad, jakie tu panują. Jednocześnie też chcieliśmy umożliwić widowni bezpieczne oglądanie naszego występu. I oczywiście po stronie Boga i nas jest zwycięstwo. Dziękujemy! Justycja polowa, po jedynie słusznej stronie, czyli po stronie zwycięzcy. Nawet próbowaliście sobie sędziów kupić i tak wam to nic nie da. Teraz musimy zjechać niestety troszeczkę z naszego radosnego tomu, albowiem czas na wspomnienie tych, którzy od ubiegłego Grunwaldu opuścili nasz ziemski padu. Wzywam Przemka Reja i Michała Wojtysiaka. Co marzy? Moi drodzy, Ion, którego już z nami nie ma, rozpoczął wiele, wiele lat temu wspominki wszystkich naszych przyjaciół, przyjaciółek, kolegów, koleżanek, którzy bawili się z nami w reko, bawili się z nami w rycerstwo, bawili się z nami w otwórstwo. Jak kto nazwał, tak nazwał. Tak jak tu 27 lat temu, w 97 roku pojawiliśmy się po tamtej stronie lasu, tak teraz z tego szyku, który tam stawał, kiedy byliśmy pojedynczo kierowani do różnych chorągwi, kilku osób już nie ma. Na ostatnim Grunwaldzie przeczytałem wam nazwiska tych, którzy odeszli do tej pory, a w dniu dzisiejszym chciałem, korzystając z możliwości księgi, którą Kapituła Rycerstwa Polskiego zaprowadziła, dzięki też pomysłowi Iona, chciałem odczytać nazwiska tych, którzy od zeszłego Grunwaldu ubyli z naszego środowiska. Jednocześnie chciałbym powiedzieć, że ta księga tu jest. Nie mówię, że mamy się w niej wszyscy znaleźć, ale jeżeli będziecie tylko uważali, kierujcie takie informacje do naszego prewota Piotra Ciecielskiego, który po Damianie Bilskim zaprowadził tą księgę, będzie ją prowadził i następnie jego następca też będzie to prowadził. Tam wymieniamy wszystkich. Wspomnijmy tego, który był wielkim przyjacielem Grunwaldu. Wspomnijmy tego, który tu przyjeżdżał wiele lat, gościł, doradzał. Wspomnijmy wielkiego fechmistrza, wielkiego sportowca, człowieka, który był wielu z nas przyjacielem, czyli hetmana wielkiego Tadeusza Antoniego Pagińskiego, który odszedł od nas niestety w listopadzie zeszłego roku. Pamiętajmy o nim, on na pewno na nas patrzy i na pewno wszystkich przyjaciół, wszystkie osoby, którym się spotyka, na pewno wychyla teraz szklanicę dobrego miodu lub piwa tam ze swoim przyjacielem Jurkiem Czajką i patrzy się na nas i cieszy się, że jesteśmy w takim składzie. Pomyślmy o Tadeuszu. Pomyślmy także o Ionie, Mirosławie Kropińskim, który też wielokrotnie był z nami tutaj. To on współtworzył Grunwald, to on
jako dowódca kuglarzy, jako założyciel trupy teatralnej Waganci, wprowadził artystyczność do naszego grona. Pamiętajcie o jego uśmiechu, o jego wesołej brodzie, o jego roześmianych oczach i o tym, że zawsze był blisko. Zawsze oczywiście twierdził, że w jego obozie nie ma prądu, ale między nami mówiąc, nie było mu to potrzebne do tego, żeby być jak prąd, jak energia. Pamiętacie te fire showy, pamiętacie te igrce, pamiętajmy więc i ona. I pamiętajmy o tym, że jest z nami. Pamiętajmy także o Mirosławie Efcie z Zastępu Rycerskiego z Chełmna. Pamiętajmy o Ewie Jobko z Bractwa Rycerskiego Zamku Bolków. Pamiętajmy o Karolu Krusiu, którego muzyka i White Garden towarzyszyła nam podczas wielu imprez w latach 90. i 2000. z Bolkowa. Pamiętajmy o Patryku Wójciku z Czarnego Żmija. Pamiętajmy o Magdalenie Kaczmarskiej z Triglava. I pamiętajmy o Marku Kalesińskim, fotografie, który wiele lat robił nam tutaj zdjęcia. Oni odeszli od ostatniego Grunwaldu. Cześć ich pamięci. Wieczorem poczywanie racz im dać, Panie. Światło, dziękuję, Panie. Chciałbym jeszcze ze swojej strony wspomnieć o Romku Mikołajskim, którego nie ma wśród nas. Wielu rekonstruktorów być może go nie znało osobiście. My wiemy ze strony organizacyjnej, że to był człowiek nieodzowny, który kiedyś wiele, wiele lat temu wspierał nas tutaj właśnie w detalach technicznych, aby zapewnić nam energię, wszelkie inne wygody, bez których no, nie moglibyśmy się obejść. Także jego również chciałbym wymienić. Przez lata na Grunwald przyjeżdżali z nami przyjaciele z Ukrainy. Od 2014 roku nie mogą. Niestety co roku nadchodzi ten smutny moment, że musimy przeczytać listę tych, którzy już nie przyjadą. Zginęli w wojnie okrutnej, kiedy ich kraj został zaatakowany przez zdradzieckich barbarzyńców z Rosji. I są to Roman Kochut, paladyn z Lwowa, Mikołaj Żurawczyk, Stryj, on jeździł na Grunwald, jak pamiętam, jeszcze takiego małego chłopca. Iwan Gaziuk, Iwan Nakonieczny z Lwowa, Wasyl Dorożko, również paladyn, Dymytro, zwany Tucza, Antmarec Nikitin z Charkowa, Jurij Slepczenko, Bractwo Miecza, Oleksandr Melnyczuk, Maksim Gasanow z Kamieńca Podolskiego, Ichor Poliaczkow, Ariana von Stahl z Kijowa, Wadym Czernichow, Igor Rygiel, Ros z Lwowa, Stanisław Lukaszczyk, Luka z Lwowa, Daniel Kurylenko i Julia Petra z Kijowa, Gennady Kolesnok z Krematorska, Danilo Podbajlo z Mariupola, Bogdan Tepluch, Danko z Lwowa. To nie jest pełna lista, jeszcze jest długa lista ciężko rannych, zaginionych i tych, o których po prostu nie wiemy, że zginęli. I o nich pamiętajmy, bo ich walka jest prawdziwa. My się bawimy. A tutaj jest nieliczna reprezentacja, która mogła przyjechać. Chwała tym, co odeszli! Chwała! Chwała! Lecz póki co żyjemy, a żyjemy też dzięki naszym dzielnym medykom, którzy od wielu lat przecież wspierają nas, aby podnosić nasze utrudzone ciała w bitwie, podnosić nasze utrudzone ciała po nocnych przeżyciach, który tutaj przecież nie brakuje. Zatem chciałbym tym symbolicznym gestem podziękować wszystkich, a w to miejsce zaprosić sławnego Arkadiusza Jaworskiego. Arkadio, chodź tutaj do nas. Brawa, brawa, brawa! Areczko, zapraszamy. Może nie wszyscy wiedzą. Jawor jest z nami od 20 lat. Chroni nas, opiekuje i zarządza i wspomaga. I nigdy nas nie zostawi. Areczku, dziękujemy ci serdecznie. Z całego serca. Wielkie brawo dla medyków. Dziękujemy, dziękujemy medykom, dziękujemy wszystkim służbom, które tak dzielnie nas wspierają. A my cóż? Drogi panie marszałku, drodzy królu, wielki mistrzu, wy wszyscy czcigodni na loży, ale i wy tutaj zgromadzeni. Czas naszych wici dobiega końca. Ja się wzruszyłem. Jest tak pięknie, ciepło, że
Być może jutro polegniemy. Jeszcze by powstał trochę. Jeszcze by się polegnie, ale idźmy, napijmy. Nie, no później. Nie, tak musimy. Zatem wy, goście drodzy, obserwujcie zmagania. Przed nami dzisiaj jeszcze prób trochę. Przed nami trochę czasu wspólnego, ale jutro bój śmiertelny. I Krzysiu? Tak będzie. Dzisiaj na kramy, a jutro do boju. My kłaniamy się nisko, a wy, chorągwie drogie, do obozu szykować się do bitwy. Wielkie brawa dla wszystkich chorągwi polskich, litewskich i krzyżackich. Wszystkie panie do chorągwi wielkiego mistrza zapraszamy. My was ugościmy. Ostatni moment, żeby popatrzeć na te piękne, zacne, rycerskie postaci. Na te piękne, czcigodne damy. Bowiem za kilka chwil oni przedzierzgną się zapewne w jakieś zbroiska albo w jakieś koszulinki czasami jednoliche, tak żeby... Jednakże ty nie umiesz po polsku odmieniać? Koszulingi, koszulingi, pikolingi, koszulinka, koszulinka, to taka mała koszulka. A głosem opowiadał nasz doktor! Jak ty się nazywasz w ogóle? Indruś! Ach, Indruś, ty jesteś Indruś? Indruś! Popatrz, nasz Indruś Kałużny! A drugim głosem, choć trochę starszym i gorszym, był ten oto czcigodny Stanisław Schmidt. Danke schön. Danke schön. Absolutnie nie, absolutnie nie. Chorągiew Mazowiecka, czeka jeszcze chwilkę, albowiem odnalazł się książę Jan. Tak, odnalazł się wspaniale. Szkoda, że go nie było na biciach. Cały czas słyszałem wewnątrz jego słowa, tak jakby mówił do mnie. Szeptał, tak. No i było. I było pięknie. Ja oddaję głos w studiach Halowus, a zacnej loży dziękujemy za uświetnienie tego wspaniałego widowiska.